przenosimy się do kolejnej epoki. Dzisiaj odwiedzimy taką epokę, która się nazywa renesans, odrodzenie i teraz się czegoś więcej dowiemy. A słuchajcie, powiedzcie mi najpierw, czy wy lubicie quizy, zagadki, gry, takie rzeczy? No to słuchajcie, zaraz będziecie mieli okazję się wykazać i przygotowaliśmy dzisiaj dla was różne pytania i będzie można wygrać różne. Ale później coś będziemy z tego składać. Później będzie dalej, ale już wam dalej nie powiem, co, bo nie będzie niespodzianki. Więc poznaliście już epokę średniowiecza, kiedy to malowaliście na przykład ikony, pamiętacie? Ikony, takie aniołki malowaliście na drewnianych deseczkach, pamiętacie to? Tak, to była epoka średniowiecza, a teraz mamy epokę renesansu, czyli już troszeczkę krok dalej. Ja wam chciałabym opowiedzieć o tym renesansie na przykładzie jednego wielkiego, bardzo znanego artysty, jednego z największych artystów świata. On oczywiście już dawno nie żyje, ale jest tak znany, że wypada, żeby każdy z was znał to nazwisko i troszkę wiedział na temat tego artysty. Będziemy właśnie poznawać sztukę renesansu, sztukę tego malarza za pomocą quizu. Jeżeli ktoś odgadnie, dostanie fragment obrazu, taki puzzle można powiedzieć, jeden puzzle. A co z tego wyjdzie, to się zaraz dowiecie. Kogo dziś poznamy? Największego renesansowego mistrza Leonarda, którego nazwisko brzmi i teraz mamy do wyboru. Odpowiedź A. Kto przeczyta? Da tutaj pierwsza. Nie, ja będę pokazywać paluszkiem. Daj Wiśni. Nie myślicie, że tak się nazywał Leonardo Daj Wiśni, czy może? Nie. Leonardo, tutaj kolega nas przeczyta. Da Vinci. Da Vinci. A odpowiedź brzmi, proszę kolega w białym. Da Vinci. A całe nazwisko? Leonardo. Leonardo da Vinci. Bardzo ładnie. Czyli będziemy dzisiaj mówić o Leonardzie da Vinci. Teraz pytanie właśnie, jak ten obraz się nazywa? Tytuł jest trudny. To muszę przyznać, że jest trudny. Mogę powiedzieć, pierwszy człon imienia jest Mona. Mona. Koleżanki. Mona Lisa. Pięknie, bardzo ładnie. Słyszeliście o czymś takim jak Mona Lisa? Tak. To jest podchwytliwe pytanie. Kogo Leonardo mógł tu narysować? Samego siebie. Pięknie, samego siebie. A wiecie może, jak nazywa się portret samego siebie? Autoportret. Autoportret. Pięknie. No jesteście naprawdę utalentowani. Wiecie bardzo dużo. Zastanówcie się, jak to nazwisko brzmi. Leonardo da Vinci. Czy ono brzmi bardziej jak niemieckie nazwisko, czy bardziej jak włoskie? Kto tu jeszcze nie odpowiadałeś? Proszę. Włoskie? Włoskie, czyli był z Włoch. Tak, był Włochem, bardzo ładnie. A Włochy były właśnie kolebką renesansu. Tam zaczął się renesans. I później inne kraje, artyści z innych krajów naśladowali tych artystów, którzy właśnie w renesansie tworzyli we Włoszech. I teraz te osoby, które dostały kawałeczek takiego obrazka, proszę tutaj ułożyć ten obraz, spróbować ułożyć ten obraz w całość. Jak myślicie, jaki może być tytuł tego obrazu? Dama. To jest dama. To jaki będzie tytuł? Dama z łasicą. A dokładnie dama z łasiczką albo dama z gronostaja. Będziemy robić łasicę, ale bez damy. To my damy. Robimy sobie łasicę. Słuchajcie, to jest jeden z najważniejszych obrazów, jakie mamy w Polsce. Jest niesamowicie drogi, to wam mogę powiedzieć. I jest to jedyny obraz Leonarda da Vinci, jaki w Polsce jest. W ogóle obrazów malarskich Leonarda na całym świecie jest tylko 15, a my mamy jeden z nich, więc musimy być bardzo dumni. Teraz mam dla was zadanie, dla waszych rodziców, w wolnej chwili, wolny weekend. Proszę się wybrać do Muzeum Czartoryskich i zobaczyć na żywo ten obraz. Dobra? I policzyć na zadanie takie, opytam was, jak już widzicie, ile ma łusików gronostaj albo łasiczka, dobra? Co mi powiedzieć? Policzycie, bo tu nie będzie widać, to trzeba zobaczyć obraz na żywo i policzyć. Wtedy dopiero będziecie widzieć. Dobrze, tak wygląda, jeszcze raz pokażę obraz, a teraz co będziemy robić? Będziemy robić właśnie łasiczkę bez bramy. Nie nawet łasiczką, tylko łasiczkę. Proszę, połowy bardziej raz. No, tak, no, ja.
Okej. Okay.